Także pomaleńkę proszę usia każdej na swoje miejsce posady. Kamera jest ustawiona, nagrywania szybko. Dobry. To formalnie zaczynam. Mam takie zwidania. Czy na sali jest ktoś, kto nie rozumie języka łękowskiego? Czy to będzie duża przeszkoda, bo znam takie sytuacje, że osoby nie znają łękowskiego, ale wszystko rozumieją, więc zależy mi na tym, żeby z metodu stryczu prowadzę polempijski, za to, że no chodzi, żeby się nasz nutryczny dyskurs rozgrywał, lempijsko-jazyczny, żeby na każdej prostej osłuchowali gdzieś naukowej. Igneska Medzeńczyma tak bym chciła, żeby z metodu naszą stryczu wele po lempijskie, po rusyńskie i profesorowy okiełko do bizna Riszuczok delicze nam odpowiadaty beśluwaty po rusyńskie jak po polskie. Za to Jemsiaś widała. Jak widać, to trzeba było pomoczy, to rewesty, to służył. Proszę się widować, zresztą tam konsultaty obok sukty, kontrybuty, perewodyty. Stryczyny z mesia dneska z specjalnej nachody, nachody, która jest związana z diagnostią naszego hostia, pana profesora Pola Pawła Roberta Magoczoho z Torontońskiego Uniwersytetu, jaki przed rokiem błony wydał polskie tłumaczenia, bo to jest tłumaczenia. Oryginał książki wydany był w 2015 roku w angielskim języku. Skorsze był przewodzony na słowacku besidu, na słowacki język. No i był przewodzony błony na polski język. Taki cykl promocji, jakie już mamy za sobą, prochody błony w Chorach, znaczy w Chorach, zaczął się od Warszawy, Warszawa to jak raz dne Chory, ale od Warszawa, Krakiw, Gorlici, Sanok i Zyndranowa, a w tym roku profesor Zas Małomożnist i chodził zaprezentować swoją książkę w środowisku, gdzie znamy, że jest zainteresowana lempijską i rusyńską problematyką, i za to jest medżenamy. Wczoraj znamy promocję w Wrocławiu na Uniwersytecie, dneska mamy hełm. Nasz jest, dumam, że większość z nas jest znany, za to powiem nam paru takich osnownych informacji, zresztą takie informacje są dostępne, ale żeby stało się jakby procesowe przedstawiania zadost, za to powiem tych paru słów. Paweł Robert Magoczy urodził się w sztatu New Jersey, jest absolwentą Rutgers University, Princeton University, amerykańskich znanych uniwersytetów. W latach 70. był pracownikiem Harvard University, a w 78. roku osnował i został prezesem Carpatho Research Center, Karpato-Rusyńskiego Centrum, a od 1980 roku jest profesorem historii politycznych nauk i kierownikiem katedry ukrainistyki na Torontońskim Uniwersytecie. W latach 1990-1998 kierował personalną naukową instytucją kanadską i mnohokulturnosty Multicultural Society, History Society of Ontario. No taka wyducza, można powiedzieć, dyrżawna instytucja multikulturnosty w Kanadzie. Wykładał dziś na Hebrajskim Uniwersytecie w Jerozolimie. W 1996 roku został postynnym członem Korolińskiego Towarzystwa Kanady. Jest doktorem honoris causa Pieszyńskiego Uniwersytetu. Był weduczym, a teraz ma zwania honorowego weduczego Światowego Kongresu Rusyni. To takie najbardziej osnowne informacje. Naukowe zainteresowania to przede wszystkim historia małych, bezdzierżawnych narodów, pogranicznych kultur, srednowo-wschidnia Europa, no i właśnie procesy takie narodotwórcze, procesy emancypacyjne. Historia Rusyniów Karpackich, jaka na polski język przetłumaczona jest, widzicie z was, że ma pod osłoną gór dzieje Rusi Karpackiej i Karpato-Rusinów, jest publikacją
jaka rozległa na dozriłym etapie jakby pracy profesora, ale ona oczywiście była popereżona wieloma innymi pracami. O kilku dobrych pamiętam, profesor opublikował ponad 40 książek. 42, jak tu szpitko widać, czy 43. Knyżki oryginalne, bo o przekładach to wysiadujemy za to, że profesor ma swoją politykę, którą jakby efektem jest jeszcze ta knyżka, że jak napiszę knyżkę, to chodzę, żeby ona była dostępna w jak najbliższych językach, żeby jak najbliższe osoby jej przeczytały. Za to knyżki profesora są przekładane na mnogo języków, jakby znowu ile językom piszczywania Uniankę czy Iwana Rusenkę. No, jak chodzi o inne publikacje, to są poświęcone Rusynom, poświęcone Ukraińcom, poświęcone innym narodom, poświęcone generalnie teorii etniczności, o czym można generalnie przeczytać, nie będę się tu rozwodyła szersze. Też nie chciałabym to tu naszą stryczu powiedzieć w ten sposób, że ja zadam dwa pierwsze może pytania profesorowi, tak na koty poproszę o odpowiedź, a pan bym chciała, żeby publika, to znaczy wy, żebyście mali możliwość zadawania pytań, bo to wtedy będzie bardzo interesujące. My się znamy już 100 roku razem ze sobą, także współpracujemy 100 roku, może tak powiedzieć. A żeby zaczaty anegdotycznie, czy ja znam to jeszcze taka anegdota, powczajucza anegdota, jak się zaczęła nasza znajomość. To był 1986 rok. Pan profesor w swojej Ameryce był pereświadczony do Europy, że taka koncepcja, znaczy tam nie trzeba to było zapewne, ja bym mogła po prostu, że taka koncepcja, że wszystkie Rusyny w Europie to już mają świadomość ukraińską, stali się Ukraińcami i w zasadzie w Europie ten proces pretwariania Rusynów Ukraińców jest procesem, jaki się dowierszył i ma ujawnienia, że to, co z nas odwojowo otaczającego środowiska, bo pochody z rusyńskiej rodziny, gdzie jego rodzina i znajomi nie identyfikowali się z ukraińskością, że to jest taka konserwatywny jakby konstrukt, jaki w Ameryce się jeszcze utrzymał, a ewolucja jakby procesu świadomości z rusyńskiego do ukraińskiego w Europie przeszła. I tak doznał się o Rusynach w Serbii, w Jugosławii. No i to było dla niego objawienia, że jeszcze są desy Rusyny w Europie. Ale podumał sobie, Jugosławia to ciś diaspora. Znaczy w diaspori, bo one tam wywandrowali z Karpat, to znaczy tam dzisiaj proces mi zakonserwowany. I bardzo się cieszę, że jest na sali Jarosław Woroszczak, bo desy do Ameryki trafiła broszura Jarosława Woroszczaka, odważna i ważna broszura z roku 80. z KPP opublikowana w Łemkowie dzisiaj. Tak, takim nachołokom Jarosław Woroszczak, teraz może nazwisko wymienię, to opublikował to jak Jarosław Łunka i profesor to tu broszurów w Ameryce, bo to jest bibliofil. Ja o tym dziś nie powiłam, o biblioteci, o bibliografiach, jakie profesor tworzy. To jest taki właśnie naukowiec, jakie tworzy, ci u bazu, może tak powiedzieć, do doświadczeń. I to jest jakby inna czas, pewno długo by trzeba było być dubaty, ale jak bibliofil, to ta broszurka ci do niego dotekła. I win przyjechał w 1956 roku do Polski dla daty tego Jarosława Łunku. Ale jak profesor przyjechał na Uniwersytet Warszawski i tam okreniały ukraińscy, jak uparto twierdzili, że wszystkie Rusyny, jakie były na świecie w Karpatach, już są Ukraińcy, nie jedni, jak i inni. No, potem w Krakowie tak samo, jeszcze mogli, iż opiku jakby udzielił, tak samo twierdził. Ale był to doktor Zięba, jaki liczył prywesty profesora Magoczowa na latu do Bortności, 86, przypominam, 86. No i to te wszystkie twierdzenia, że nie, jak pojechał na latu, nasza znajomość się tak zaczęła, że ja to udzielę konferencjerku Wela, obleczona w narodne obleczenia i profesor zrył na scenie, że ja wyświetluję po lębiuskie. I podobno, tak mi przekazał, że powiem, bodaj jedna. Bodaj jedna jaka wyświetluje. No i w ten sposób podeszła do mnie, a ja już wtedy poprosiłam Jarosława, bo znałam, że to jest właśnie to dwójka, żeby się zgodził powyświetlować z profesorem i piszło uspisznie jakby odwertania takiej świadomości, że
w Europie już wszyscy Rusyny są Ukraińcami, a też decydują o tym, bo no, jednak wskazuje to to, że to te procesy rusyńskie, odrodzenia rusyńskiego, jakby w tej chwili inaczej się układali, jakby dominacje określonych periodów, w naznalem powinni one iść sporsze, jak nawet w innych regionach. Myśmy byli tu w awangardzie, można tak powiedzieć, na znikoli, jakby to lempilskie nie perestało, desy tam, choć gdyby na drugim planie, ale powinni być. To wszystko to znamy i to tu historię jakby nie będę powtarzała, ale jak myślimy o Rusy Karpackiej, Rusynach Karpackich, gdzie jest perspektywa jednak przedstawiania Rusy bardziej z centrum tego, z mojej perspektywy po południowej stronie Karpat, bo tak się to ta jakby ciło karpacko-rusyńskich rozkłada, to jednak rola Lemkowyny, za to im to ci już przypomniała, tu jest kusincza, ale bardzo ważna, a my tu siedzimy w tym naszym gronie i to ci się chciała wyakcentować. To tak perestawlajuczy profesora, ale zaimno ci już prześcigujuczy, że już się do 100 roku znamy, to znaczy 1986 roku. Arytmetycznie nie wychodzi to 100 roku, ale jak spostrzegamy na intensywnie z kim pracy, to w sumie wyjdzie 100 roku. Panie profesorze, chciałabym wam postawić takie pierwsze zwidania, takie właśnie osnowne. Oto tu kniżku. Kniżka, oczywiście mamy do dzieła z tłumaczenią i za to wyśrujemy o perewodzi, ale kniżka 2015 lik, jak jak mówiła, powstała na dozriłym etapie. Ma to już skorsze za sobą historię Ukrainy, choć gdyby napisano. Ona starsze powstała. Ma te takie syntezy o Galicji, o ruchu narodowym, różne prace, też się prysmotruje te procesem. Kniżka, jaka decyduje o historii dzieje Rusi Karpackiej i Karpatorusinów, Rusinów Karpackich. To znaczy zemna i ludę. Zemna i ludę, to te nagłówki z waszych praw dziś znamy. Jest to określony model pisania historii. Określony, bo dziś jest określona z ospilność. Czy historii, jak takie, danej pospólnosti, danego narodu, danego kraju, mecze sobą się liżnia. Czy każdą historię się pisze inaczej, czy są przyjęte dekotry schemy, metodologii pisania historii. A żeby nawet tak bardzo skonkretyzować, na kilku się liżnia forma i to, co jest poddane historii Ukrainy, w odniesieniu do tego, co jest poddane historii Karpackiej Rusy i Karpackiej Rusyniu. To znaczy, jak to te dwie kniżki się liźnia pod oglądem metodologicznym, pod oglądem formy, pod oglądem tego, co jak było przedstawiane. Dziękuję, że wy mnie przyjęli tu pierwsze wsze. A przed tym, że ja będę odpowiadać na tym, ja dużo wdzięczny, że ty si wspominała na naszego przyjaciela Jarosława Hunka, Jaroszak, bo interesno, kiedy pani profesorka zaczęła mówić, ja wspominam na to, a ja dużo wspominam, że to było dużo ciężko znaleźć tego człowieka, nawet na watry, bo on nie chciał, on się bojał, że on był nerwowy, że taki cudzinec przyjdzie do niego. A potem, kiedy pani profesorka zaczęła to mówić, pan postawił fotoaparat przed mną, a znowu on go zmiznił, ale teraz ja go widział. Tak. Дякую. Тепер, що за вопрос поданий пані професорка. В основному методологічний не є великий розділ між тими двома книгами, то значить загальна історія, всеобхідна історія України, які називають фактично друге видання «Земля та її народів». І тепер ця історія Карпатської Русі і Карпатських Русинів, і такий самий
Pochi, ja maju, ja hosnował w drugiej knihy, bo ja pisał małą książeczkę pro Krym. A to znaczy moje, ja by, moje pereswiczenie, ja pereswiczenie w tym, że kiedy piszę pro budkotu Ukrainu, kryterii nie jest lem dominantny naród, sztatny naród, tytulny naród, tak jak powoja, ale trzeba traktować wszystkie narody, które bywają na tą historyczną ziemię, a nie lem dominantny. Dalszy wopros jest, że jest relatywno, relatywno, kiedy człowiek bierze ten pryncyp, jest relatywno pisać pro naród, który ma już swój sztat. Problem jest ten naród, który nie ma swój sztat, bo kiedy ma swój sztat, tak jak normalnie piszą historię Francji, czy Italii, czy Niemczech, czy Spółdzielnych Stanów, faktycznie już przedmiot jest określony, jest granice, sztat istnieje. To znaczy, człowiek już zna, jaki jest przedmiot. Dawny czas to był problem z Ukrainy, bo Ukrainy też nie mali swój sztat. Ale za to, że mają swój sztat, to relatywno lekko było pro mnie, bo ja biorę teoretyczne granice Ukrainy i opisuję wszystko, co stało się na tej terytorii od najdłuższej czasy do teoretycznego czasu. I pro wszystkich. Na przykład w przypadku Ukrainy будете видіти, як є трохи розділ із припадом Карпатської Русі. З припадом історії України я трактував не лише етнічних українців, а як я повів, у шутких народів, які там живуть. То не значить, що інші історики то не зробили, але зробили з точки зору, що говорили минуло про росіянів, про поляків, про кримських татарів. Ale furt jak worohami. I mówili pro nich lem, kiedy była borotba z Ukraińcami w tym wypadku. A ja nie, krim tych narodów, ja też pro Greków, pro Wirmeny, pro Jewrei, dużo mnogo piszą w tej historii. To, czemu? Tomu, że wszystkie narody, które bywają na tej terytorii, jest faktycznie przedmiot historii Ukrainy. Włącznie Polacy, jaki za mnogo roków dominowali, jak oni każą, prawobrzeżnie. Ale jak ja powiem, że mamy державу, granice, sztat, lekko to znati, pro co idzie. Kiedy mamy narody, które nie mają держави, i jak третина населення Європи є створені народи, які не, як я кажу, бездержавний народ, так як у вас кашуби, або ладини, або каталонці, фризійці, Бретони і так далі, і так далі. Перш за все, треба дефінувати їх історична земля, бо немає держави. Значить, треба фактично дефінувати, створити якісь границі. А як я дійшов до цього, коли говоримо про карпатських русинів або про Карпатська Русь, to znaczy, że historyczna Karpacka Rus stworzy tych ziemiach, gdzie bywają, czy bywali karpackie Rusyny,
w celach, gdzie oni dominowali, jak procenta, minimalno 50% kitne viac. A jak proces człowiek może znati? No tak. My wszystkie znamy, że jest strasznie ciężko z statystykami, ale jest taki, co wszystko, co my mamy. I człowiek bere przepis naselenia i na zakład to człowiek może określić tam, gdzie były sely, gdzie przeważne naselenia były karpackimi Rusami. Jasno, że kiedy my bierzemy statystykę dneska, tak mało karpackie Rusiny żyją w historycznej karpackiej Rusi. A czemu? Za to, że w 20. stuleciu, najwyższym stuleciu w historii ludzkości, jak my możemy powiedzieć, albo zniszczyli naród, albo pereselili ich, albo statystyką były manipulowane. Najlepszą statystyką, między innymi, to jest ostatnia statystyka w Austro-Węgrii 1910 roku. To są i 90 też. To są najlepsze statystyki, bo oni prosili wopros, jaki jest wasz rodny język. Bo kiedy oni prosili pro nacjonalność, to już ludzie nie rozumieli, że to jest nacjonalność, to może być Austriak, albo jak Czechosłowaki robili, tak ich statystyki nie dobre, tomu, że oni prosili pro narodność, a nie pro język, rodny język. To znaczy, na zakład statystyki 2010 roku lekko było mapować, gdzie bywali, mieszkali karpacki Rusinów. A ja przysiadłem mnogo czasu, jak można niektórzy z was znają, po stworzeniu mapy karpackiej Rusi, точно tych selach i tak dalej. To znaczy, to jest kryteria. W tym rozumieniu my mamy teraz wstęp do pisania zagadnień historii Ukrainy i Karpackiej Rusi, ale pierwsza robota była definiować terytorium. Druga sprawa, człowiek by mógł powieści i była krytyka pomienki jedna krytyka pro knihu, że ja nie przysiadł dost pro inne narody na terytorii Karpackiej Rusi. Bo my znali, że nie w każdej selie 100% żyli karpackie Rusyny, mowy. Навірно були євреї, жиди в тих селах до Другої світової війни, навірно до Першої світової війни. Були штатні робітники, або мадярські, або польські, або чехи. І в тій книзі я спробував трохи то робити, але деякі казали, що не дост. То значить, наприклад, є jeden kapitol przysiadany innych narodów, jaki żyli na terytorii Podkarpackiej Rusy, bo tam najbliższe oni spiłkowali. To znaczy, mówił pro Magiariu, pro Jewrej, pro Rumuni, pro Romy, Cygany i pro Ukraińcy, i pro Rosjany, jaki przyjechali wtedy. Ale deakí kazali, že lepšie by bolo trochu bližšie do zadu v historickom procese povedať. Ale vše taký vstup do toho je taký podobný. Tak ja by odpovedal na tot vopros, jaký sú tí dvi histórii poviazané, alebo môžeme ich srednovať. Dobry, no to drugie zwidania, jakie mówiłaś, ja dwa zwidania zadam. Proszę publiku. Jeszcze raz,
dzieje Rusi Karpackiej i Karpatorusinów. Co do Karpackiej Rusy, to sme czuli, że tu trzeba było wyznaczyć terytorium i w porównaniu z Ukrainą to no, trzeba było jakieś statystyki westy, smotryty się, gdzie mieszkają to te ludy. I teraz się witam o ludy, o Karpatorusyniu. Musieliście mieć definicję, ujawu, pojęcia Karpatorusyniu. Co uważacie, co podla was, podla waszych doświadczeń, to z czym macie do dzieła, wyznaczyło karpatorusyńską dostomenność? Jakie osnowne elementy, jakie tu były uniaty i czy to, to wlejało, jak wlejało na historię? To znaczy, ja zadałem tak osnowność widania, bo tu mam, że bardzo drobnyciowy odnosiacze się do dobrych, ale chciałbym widać się o Rusyniu Karpackim. Jak ich widzicie, jak ich definiujecie, czy one są jednakie, czy się różnią, jak to wyglądało historycznie, to jest szerokie widania, ale tu mam, że jak to poradzicie sobie w tym sensie z syntezą, jakie są. Dziękuję. No tak, my możemy te trochę pomyśleć ті головні характеристики чи Русі. Перш за все, треба повісти, що карпатські русини, їх язик належить до групи східних слов'янських язиків. Язик. Znaczy język. I język napisano w kirylicu. A to dosyć ważne za to, że to automatycznie ich odrzucają od ich sąsiadów, zachodnich Słowianów, albo Polaków, albo Słowaków. Od Rumunii i od Madiary. To znaczy, jak oni piszą, to już widno, że to są inne. To znaczy, to jest jedna charakterystyka. Druga charakterystyka, dużo ważna, jest wiara. Przeważnie, karpacki Rusyny są wschodni chrześcijanie. A to niezależne, jakie wschodnie chrześcijaństwo, to prawosławna, grekokatolicka, potem prawosławna, to skidni sobie, skidni chrześcijan. To znaczy, to jest takoż duży, ważny moment. I do tego przyjdzie cerkowna architektura, nowniśni, wnutryśni, prostopinia ich sposób liturgiczna muzyka, ale nieliturgiczna muzyka, to też okremnej, możecie rozryzniać od innych wschodnich Słowian. A teraz wynika to wopros, dobry, my możemy ich widzieć, a i pardon, też ważne jest historyczna tradycja. Історична традиція у карпатських русинів давно існує, то є ніч нового. Навіть етнонім карпаторусин, або карпатська рус, то не ново, то не є дещо, що я видумав. Історична традиція в тому сенсі, що починали писати історію карпатських русинів уже кінця 18 століття. Найбільше 5-томні історії були не видані, але писані Михайла Лучкая в 1840-х роках. А уявіть собі, яку назву він дав до тієї історії. Історія карпатських русинів. То значить, навіть то термін вже давно існує. Потім чоловік буде повісти, ну це добре, то вже є вопрос про тих східних слав'янів, які бувають
napiwnić od, od Karpat, i, ale jakie to można, że wy ochopujecie i to ty na severni skilly Karpat, to znaczy Lemkowina. Ujawić sobie, kto był, nie słuchali od pani profesorka, a ja po co piszę mi rzeczy w knihu, że pionery trzecim odrodzenia karpackich Rusynów byli Lemki. Kto był pierwszy, jaki kreslował karty, gdzie oznaczuje termin Karpacka Rus, gdzie pokazuje to te granice, bywszy mężczy, tak jak ja pokazuję tu, to były Lemki przy końcu pierwszej światowej wojny, kiedy oni przygotowali dokumenty do paryskiej mirnej konferencji i my mamy presnie takie mapy, tak bywszy mężczy, jak mamy dnes. A to częstina historyczny pamięt. Historyczny pamięt nie lem meży Karpaturusynami na piwdenny, ale też na piwnoczny. Co znaczy historyczna tradycja? Co znaczy język, religia i historyczny pamięt. Są inne charakterystyki, a ja muszę powiedzieć, ja nie aż tak specjalista w tym, ale na wielu są etnograficzne charakterystyki, jak i podobne, że jest folklorne teksty, jakie można widzieć, że to pochodzi z jednej kultury. To znaczy, to trzeba to też powiedzieć, ale ja nie mogę to aż tak dobrze pojasnić, tому що ja nie aż tak mnogo nie znaję про це. Po prostu tak. Ale te inne charakterystyki, to już główne charakterystyki, tak jak by odpowiadał na wasz вопрос, ja bym miał jeszcze dużo powiedzieć, ale uvidimy, kiedy ludzie w publiku będą podati jedne pytanie, jeden вопрос, który ja bym chciał pojasnić i będę pojasnić, ale czekaj, uvidimy. No to tak jak im mówiła, більше te pewne budu zadawać też, to znaczy, że wcale po tym nie budu, ale teper prosiłabym, czy daję możliwość wam prysutnym zadawać te zwidania, bo taka nahoda się nam nie wse trafia. Proszę bardzo, nie znam jak to zrobimy z mikrofonem. Najpierw byłaby podchody tycheł, bo my mamy taką peronosnową. W związku z czym jest taki peronosnowy? A jest. No to proszę bardzo, no o zwidania, najwyższe komentarze może przecież byty, jakieś wypowiedzi, które profesor przecież chce od nas poczuć, co tu mamy i tak dalej. Proszę. Kto? No, Jarosław Moroszczak, tak jak mówię, tak, też się rozważa. Tichy, ale smili człowiek. No, my klikamy nie tu do tam wyciskał się. Chciałbym rozmawiać na początek od tych koszulci, jak się pojawiła. Ja już skoczę. Robił doma takie spotkanie na Zubytu Narodowym i po różnych serach w okolicy, ale trafiło się gdzieś tam chyba w Grodzku Wrocławiu. Tam byłem studenta, ale dwóch ludzi tam się pojawiło. I dwie studentki mnie poprosiły o właśnie taki temat, jak to lepiej dneska się czuć. No ja to napisałam w sercu Rosji dawno. Nie ma pojęcia, że profesor Blicham coś sprawi. A Skorczowowa jest taka, jaka jest. No bo Skorczyn sporo potępił Polakiem, po to, że Jelenko. Piedniejsze już to tak krótka powstała, no to pojawiła się druga z kolei na Paweł Pęci. Taka to była Jelenkiem.
no to aż tak nie chciałem się afiszować tym listom, bo bym się obawiał różnych problemów. Spotkałem się z profesorem na Matę Włodny, ja potem wypowiadałem z Dyką. Pojechali Jemnechiu, wychodzicie na pierwszy pan, mówiłem, i tak zresztą do Mieska Kościół jest, mówiłem do Tyszteny, ale tak się okazuje, że to. Spotkałem się z takim twierdzeniem ze strony ukraińskiej, że tu szczególnie doktor Mokryk, który się krył pod pewnym pseudonimem, napisał w Dutryczach. Jaki są Olenka cytuł, że nie zna, ale jedno Olenka Kotysia prywatniczej identyty jak ukraińską. No i trudno było się obronity w tym ataku na moim ruszulku. Ty stwierdziły, że no tam kilku Janków, Włodków, to jeszcze na szybko Olenkę. No to nie napisałem już odpowiedzi na to tu Oleniku, a zajęłem się tym, żeby nie było nas kilku, żeby było nas więcej. Bo szpaliłem długo o stołeczeniu, powstało i teraz już nie można było to wiedzieć, że nas jest tam dwóch, czy trzech, czy piątych. A ostatecznie na spisie w 2011 roku się okazało, że na 1600 ludzi, jakie się opisały tak czy inaczej do ręki, było nie 3100, które się opisały do Ukraińcy. Przynajmniej się nie do ręki. Jeśli to podzielić, to dochodzi 11,2% ręki, jakie się mają za Ukraińcy, a reszta nie. I już teraz nie można wysiedlać tak, jak to wysiedlali, jak o tym się daje z mudry, że każdy lęko to Ukrainiec, a kto nie Ukrainiec, to nieświadomy, niedowczeny, temny i tego typu, epitety. W dzisiejszym się bardzo, jak ona została przetłumaczona na angielską mowę, a okazało się, że po tym prowadzili ci Ukraińcy. I taką sposobą zrobiła karierę, bo jest trójjęzyczna. Do profesora mam dwa pytania, ale ja mam ich napisanych i wolę go, żeby to pan Kotylibera brał mikrofon do Rosyńczowa, żeby ty zadać to te pytania profesorowi. Ja nie czekam dneska odpowiedzi, chyba że będzie taka wola. A jeśli nie, to proszę o odpowiedź na internecie, podaję adres internetowy. Jest pytanie, zaraz. Aha, okej. Okay. Co znaczy? A czy możesz ja to też widania proczytaty te per głosno? Dobry. Nie widzę, czy mi skadą po prostu. Może być problem. Takie widania. Podla jakich kryteriów Lemkowy na Seleduszcze i Zachidnia poza tak zwaną Komanczańską Respubliką i Pierzyuszczyna są tu zarachowane do Zachidnio-Ukraińskiej Narodnej Respubliki i już sama Pierzyuszczyna do Karpackiej Ukrainy to 1919-1939. To odnosi się bezpośrednio do Kniżki, bo Ukraina i historia i zemli narodu. Tam skończył. Tak. Bo tu w tym przypadku takie kryteria tu. To jest takie, to jest dokładne wydanie odnoszące się do jakich twierdzeń, jakie się jawne kniżki. Także tu mam, że faktycznie by ty może zapoznać się bliżej z tym, skonfrontuję też części napisane, chyba że od razu teper. Można na to odpowiedzieć, bo ja dumam, że publika też by chciała czuty, bo to są tylko dwie mapy, druga konkretne świtania. To są tu mapy takie, jakie są. Ja te za to jest takie świtanie, które wymaga pewnej rozwagi, odniesienia się do kniżki i tak dalej. Za to rozumiem, cząste to przekazane na takiej osnowie, żeby ty może trzeba do to wyknuty, a na takie świtania ad hoc, bo one się odnosi się do zmistu. Jest to prosto zwidania o kwalifikowania wasze, że te jakie twory, jak historyczne przedstawiate w kniżci zarachowane są tak, a nie inaczej. Zwidania na jakiej osnowie, czą tak chcę zarachowali.
Komanecką Respubliku i poniacia karpackiej Ukrainy na prężyńskie Rusy, czom podanych kryterium właśnie cud zarachowany do zachodnio Ukraińskiej Narodowej Respubliki. Tam się Ja również rozumiem, na jakie kryterium. Pierwsze wse, takie, jakie my dobrze znamy, i jest dosyć mnogo w tych w książkach pro sytuację po pierwszej światowej wojny, bo to była normalna sytuacja przez Europę, nie len tu w Karpatach, gdzie różne narodne rady były stworzone, komu trzeba należeć Alsas. Jeszcze raz do Niemczech, czy jeszcze do Francji. Gdzie mają być granice między Czechosłowacją, Czechosłowakią i Maďarską. I różne naukowe rady przyjęły różne rozwiązania. No, to znaczy, to, co się stało tu, w Karpatach, całkiem normalny proces w kontekście Europy. Kryterii, kiedy ja zrozumiem, co wy prosicie, albo chcecie, żeby ja trochę bliżej pojasnił, byli tu w Lemkowinie, na tej stronie Karpat, byli ti dwie główne napięcia, jak my możemy powiedzieć. Byli napięciem w Florencji w Golica i też w Komanche. I w Komanche ti, jaki istnieli len par miesięcy, nie jak Lemkiewska Republika, jak istnieli bywszy czas, ale to taki, tak, oni ogłosili, że oni chcą być częścią Zachodniej Ukraińskiej Narodnej Republiki. Tak? To nie znam. A co to jest Ukraińska, Zachodnia Ukraińska Republika? No to tak jak każda republika może ogłosować, co chce. I ogłosowali, że te ziemi nie tylko Lemkowina, ale Bolny, Karpacki, Musulny i Wypiwdenny czas, Jużny czas Karpat, też należy do Zachodniej Ukraińskiej Narodnej Republiki, ale nikogo nie było. To była reklama, jak deklaracja, ale ta deklaracja faktycznie w dziejsności niczego nie oznacza. Ja zrobiłem tu chybu. Ja zrobiłem chybu, jednak trzeba było, żeby autor przeczytał, bo ja nie przeczytała jakby pierwszego Turecznia, że to ty dołął mapkę i te pewnie dopiero zrozumiałam, jak im się pismo odkryła, bo im się odznaczało od dźwidania. Są wskazane dwie mapki tu w tym dźwidaniu, dwie karty takie, z knyżki, Ukraina, historia i zemlę na narodzie. To nie stoi knyżki. Tak, historia Ukraina. I w tych knyżki jest zarachowane właśnie zachodnio ukraińskiej Narodnej Republiki. Tak, zarachowane właśnie to te elementy. I autor, znaczy pan Choroszczak, się widuje, na jakiej osnowie w tamtych knyżki Ukraina, historia i Zemel, tak zostało to zarachowane. To pewnie zrozumiałam do konkretu odnosy. Za to poprawna, bo to moja chyba, jak to jest widać. Czy dużo lecho, bo w tych, na tych kartach ja określił, tak jak miałem Zapadna Ukraińska Narodna Republika, ale też Ukraińska Narodna Republika. I tak jak określuję w historyczny adres Centralnej Europy pro każdy stat, włącznie Polski, co oni żadali i co oni ogłosili. To znaczy, na przykład, jak wy dobrze znacie, jak ludzie z Polska, to była wielka różnica niż to, co Dmowski chciał i co pan prezydent Piłsudski chciał. I w tych kartach ja bym określił, jak idealny w oczach Zachodnia Ukraińska Narodna Republika, oni kazali, że to jest ich ziemia. Postulaty. To znaczy, żeby nie rozumieli, co oni chcieli. Dziś, jeśli się stało, to jest inna sprawa.
Чому є так різниця в історії України? Де видите і їх жадання про усіх земель, побудовані між іншим, на ідеологія українців, народовців в кінці 19 століття, починаючи з містера Романова, з географу Рудницькі і так далі. Це тільки показ, що вони хотіли, а не що в дійсності. За то, що та границя в книзі історії України. В Марії. Ви є мого знання, говорить, що Франковина середовища і західня, як і Плясівщина, ніколи ані не були в рамках держави української, ані ніколи не оголосили, що як почався українською. І так з такого зладу писання підставних підліщів, jako czas Ukrainy, Zachodnie Ukraińskiej Republiki i jako czas Ukrainy Zakarpackiej, no nie ma jakiego osłowania, a natomiast służy jako argument dla naszych oponentów, którzy powiadają nowiny. Mały pasz guru Madoci twierdzi, że Ukraina i Prasiczyna to Ukraina, bo na mapie to pokazuje. No i jaki tu argument istotny? No mamy za to. Dobre, na jakie istnowanie? Istnowanie... Заснування немає. Заснування має в її голові. І інколи ідеї стануть дійсність. Але дуже часто найбільше не стануть дійсність. Це значить заснування... Так, ми можемо... Я не думаю, тепер є на місці починати аналізувати, на які критерії українці побудували їх ідеї державності. Бо так само ми могли мати дискусію, на які критерії Росії і росіяни будують їх розуміння державності. І більше-менше в кожному прикладі є на заклад, якщо вони розуміють, як люди говорять і як називається, і так далі, і так далі. Але ідея є одна річ, дійсність є другі. І так теж ми добре знаємо, про істориків світ є як торта. І кожен історик може розділити великий кус торти, менший кус торти, і може, і так само, пишуть нову книгу або оборони, чому дає границі ту, а не там. Знову, коротко, на мапі історичній варто показати, що люди жадають. Не що в дійсності, або що жадають. Я не можу розумію, як би автором до України. Він жадав, але... Він би розумів, якби автором був Українець. Хто? Тот автор, що написав історію України, то знаєш ти. Як ви маєте це уяву? В порядку. Можете просити будь-котрі українця, а вони думають, що я маю, що це є чоловік, котрий є великий сепаратист. Так, то є ваше думання? В порядку. Але я вияснив, в чому ті границі судна карта. Що з того ви робите, то є ваша справа. Так, ну я прошу о далі голоси. Я би могла, не знам, чи то пояснити, то була представлена концепція Західньоукраїнської Республіки, яку її ідеологи собі в голові створили. То значить, як вони її виділи. To nie było obiektywne przedstawienia przez autora, że coś tak istnieje czy nie, lecz że w głowach tych dijaczy, jakie stworzyli konstrukt Zachodnio-Ukraińskiej Republiki, jej granici tak, a nie inaczej iszy. Jak nie mam, no, ale oni po prostu taki sobie konstrukt stworzyli. Tak te Ukraińcy ci stworzyli konstrukty, że Lemkowina należy do Ukrainy. Знаєте, я хочу повісти одну річ.
Ja po prostu nie rozumiem. I holowno, коли я їм ту на Ленківській Русі. Менше на Пляшівській Русі. І скоро нігде на теперішній Подкарпатській Русі. Чому? Вефор говорити, думати про українців. Я би сказав, що з вами? Чи ви не маєте вже досить себе певності? Ви визнані в Польщі як етнічна група чи народ, то єдно, ви визнані. Ви маєте інституції. Ви можете вчити лемківський язик в школах. Що ви маєте в голові про українців? Забувайте на них. Що ви? Факт, я то не розумію. Прошу, Воленки, ви Карпат-Русини, вистачить. То абсолютно єдно, хто інші всі про вас думають. То є їх проблем, включно українців. То є їх проблем, це не ваш проблем. А чому ви це зробите, робите проблем собі? Я то не розумію. Фактично, я мушу сказати, це є людний. Про що треба говорити? Лемки, лемки, Карпат-Русини, лемки, кінець дискусії. Прошу. No to jest mały kurs emocji. Proszę bardzo, dalsza... No ja chód mają. To dalsza ta do dyskusji. Pan Andrzej Kowalski, Czesłowasza, pan. Proszę, zaczyna się interesująca dyskusja. Dla Ochocza. Nazywam się Andrzej Kowalski. Ja mam jakieś widanie, bo faktycznie to, co teraz te powiele, wydawałoby się, że połynnyśmy się teraz to ty martwy, jak to od nas wymat. No, jak się tak przechodzi po Facebooku, się czyta, co Ukraińcy o nas piszą, to tak kurs czasami no, jest bardzo ciężko wtedy obojętnie obok to. Zwłaszcza, że wolowo nastawiając się na takie, no, na takie dumanie, że no, ja jestem Lemko, ale Lemko, jestem Rusyn, ale nie jestem Ukraińc. To jest nie do zaakceptowania przez nich, a nawet i worowe. I dlatego no, nas to puszczą tak dobyć, no, dlatego nie możemy to tak z tym się pochodzić, jako Lemki tutaj w Polsce. Tak ja думаю, zwłaszcza czyli tak jak ja wyjdę po pokoleniu mojego taty, pokoleniu mojego dida, który dziś pamiętają takie czasy, kiedy nazwanie ich Ukraińcom to była dla mnie bardzo wielka obelga, dlatego że no, historia pokazuje, że jednak my traktowani byliśmy jako Ukraińcy przez bardzo dobry czas. No i to ta, no to ta rzeź wołyńska, no wybacz, to była, no to przecież to Lemki, które się naszły tutaj z tymi ludmi na zachodzie, no to one musiały za sobą żyć. To była bardzo droga, droga do tego, aby się jedna grupa społeczna pochodziła z drugą grupą. Dlatego to tak. Ja bym tak tym skomentował, tak może, może już nie będę miał źródeń, bo jedno takie mają dalsze źródeń, może jednak zadam. Jak wy się znajdujecie jako tak zwany człowiek, który no, jest, maje takie domanie, jakie maje, że Subkarpaturusyny, Ukraińcy piszą własną historię, jak wy się znajdujecie na przykład w takim środowisku akademickim, albo z takimi ludmi, którzy tylko ci zapereczają w tomu, co wypisze. To tyle. Czy znaczy, w jakiej sytuacji na akademickim stronie? Znaczy, jak się nachodzisz, kiedy masz takie, no, zdumania i konsekwentnie znasz, że Subkarpaturusyn, jakie to jest wyraził, jak się czujesz w środowisku akademickim, gdzie jest zapereczany, że Lemki Sud... Czy Lemki Karpacki? Karpacki. Tak, Sud oddzielną nacją, oddzielnym narodom. Jak się napomnisz? Nie tłumaczę z Lemkiewska, bo bym musiała tłumaczyć. No. To znaczy, że trzeba znać, że ja już robię w tych sferach większe jak pół stulecia. Dawno przed tym, że było obnowienie
katolicyństwo tu w Europie pisze się w polsku, to już dawno. Ja zustryczał z różnymi akademikami, akademicznej sfery, pedagogicznej sfery. Ja wystąpił każdej miejscowości w Ukrainie, przyjmując moją historię Ukrainy i mają czesny doktorat też Kamienicko-Podilskiego Uniwersytetu, nie len tu. Uszedki znają mojego przeświadczenia. Uszedki. Ja nie mam żadnych problemów z nimi. My możemy powiedzieć, że oni mogą powiedzieć dość często w centralnej Ukrainie, w Kijowie, jeszcze na ski i na jug. Prokarpacki Rusyni, oni znają i czuli nula. Nula. I kiedy przedstawić, czy mówić po zle, oni dość często, ja mówię po naukowcy, nie mówię po persyjskim człowiekiem na ulicy, a oni każą, no zle, nie znam. To się zajmali, my się nie znali, że tam na Ukrainie tak żyje taki naród. To interesno. To ich reakcja. Musicie znać, że proszę klasyczno wy mówicie i czemu wy macie, ja mam taki problem, że w częstyna Galicina. Galicina jest inny. To prawda. Galicina jest inny i dla Ukraińców. В Києві вони позирають на Галичину трохи дивно. І галичани, то вони, які традиційно мали досить сильні представлення про що є русин і чи кому має належати тих земель. Але пересічний українець, то їм єдно. І Nasze zadanie nie reagować na krytykę, ale pisać pro siebie, jak my chcemy. I reszta świata teraz idzie do tego. Warto by było, nie zrobione jeszcze, robić małą antologię. Jak traktują karpackich Rusynów w różne encyklopedii różnych mow. Idei Karpatu Rusynstwo absolutnie przyjmali normalno. Nawet słowo Rusyn pisano R-U-S-Y-N to nie istnowało w angielskim języku. Ви не могли знайти будь-котрий словник. Там був Русинін, так див українець. Русин, що то є? То не є англійське слово. Ну, нам байдуже. То нам є. Ми так писали, видали. І дуже часто, коли чоловік видає в престижних видавательствах в Харварду, в Колумбії, Toronto, encyklopedii w Yale. Wszystko korzystają dneska z słowa Rusyn jak normalno. Tak jak gdyby to furt istnowało. Trzeba trochę znać szyszu w świtu, jak na to pozerają. Na przykład, też, ber sobie, chodź na letowiście, albo do ciągarni, do knihárni, do knihkupectwa i pozeraje na turystyczny podróżnik i pozeraje na Słowakii i nawet po polsku.
A pozeraje, co oni piszą pro naselenie Polsku, czy naselenie Słowacji. A tam figuruje Rusyny jak normalne. Уже, коли пишуть про Східну Словакію, слово українець не хостнує. Я дуже добре знаю ситуацію, як вас записали українцям, і моя жона також. Ми то знаємо, то страшно то було. Між іншим, пан Гунка, пан Ярощак про це говорив, як страшно вплив то мав на нього, як же. Ми то знаємо. Але то є частина минулого, давно минуло. І to jak ja by powiem, niżyny, historyczny atlas centralnej Europy. Tak? Trzecie wydanie. 23 tysiąc sztuk. Ty możesz mówić o akademicznych polach w Europie. Na przykład, rok temu ja był w Izraelu. Ми мали конференцію про Галичину, про євреїв Галичину, про Жидів Галичину. Прийшов до мене деякий чоловік з Німеччини, а він повів, ми почали говорити, я повів, що моє мене Магочі. Він каже, чи ви Магочі, котрі створив тот атлас? Це атлас, як ми всі в Німеччині, в кожній університет хоснує, бо то є як нормальний заклад вивчання в цілій мечі. Ви знайдете на майже скоро кожну карту історичний атлас Центральної Європи, Карпатська Русь. Не Україна, не Польща чи так, як історичний регіон Карпатська Русь. Коли говоримо про населення всіх тих держав, Карпатські Русини, не Рутені, не України. То значить, треба трохи знати, як ви подав вопрос, слушно, і так я вам відповідаю. Про нас, про вас. Знаю світи, академічні світи, і як карпатські русини. Tak, dziękuję. Chciałem dopełnić, bo faktycznie wydania naukowe środowiska no nie jest w tej chwili już problemu posuwania nazwań, tak jak Rusyny, jak Lemki, one są trzymane, są obiektywnie brane, innych to one poprawia. To jest jakieś takie wyjątkowe, środowiska to się nie rakują, bo one się same jakby eliminują z tego, jak nie przyjmują. Moja książka po lemniusku literatury XIX stulecia, że wkazują tam faktycznie teksty przewedene na angielski język, w tej chwili je wydawana na drugą linię wydawnictwie Vanderlupert niemieckim, gdzie takich wydawnictw jest 20 na całym świecie, to jest to właśnie wyszliwe, normalnie traktowana i będzie przyjmowana w ciele Europy, będzie czytana i to jest jakby w tych środowiskach czysto normalne i innych to nie wysiłuje, że nie ma byty, czy nie może byty. To już są za jakby minułe, ideologiczne jakby postawy, także tu z tym nie mamy wielkich problemów. Dobry, następne świtanie. Bardzo proszę. I do końca nie mamy wielkie problemy, nie mamy żadnych problemów. W Ukrainie ja wydaję swoje knihy po ukraińsku, kiedy ja mówię po karpackim Rusy, no, bo tak sam wydaję. Muszę powiedzieć jedną rzecz, ale to prawda, że najbliższe wydawatelstwo w Kijewie, jaki wydaje atlasy historyczne na wysoki rywę, ja proponował dyrektorowi, żeby proponował dwa rzeczy. Istnieje historyczny atlas Karpackiej Rusy. My to nie mamy tu, ale to wyszła teraz słowacki i angielski, tak, dobry. I ja proponował, kiedy oni zainteresowani, do historyczny atlas Karpacka Rus, Karpacka Rus historyczny atlas i atlas historii centralnej Europy. I
do nas oni powiedzieli, no, historycznie Anglo-Skarpacka Rus, my nie będziemy zajmować się z tym. Tak, tak. Mirny skazał, ja to zrozumiałem. Tak, w porządku. Nie trzeba chwatić do Ukraińców, tak. Ale historyczny adres Centralnej Europy, gdzie traktuje все od Litwa do Krety, tak, все w середине, tak, łączno Karpacka Rus. No. A oni zaczęli zajmować się, wydawać się. Wiemy, że oni chcieli trochę większą Ukrainę na karmę, to w porządku. Ale potem oni powiedzieli, ni, my jeszcze nie gotowi. Tak? To znaczy, jeszcze istnieje w niektórych kołach, faktycznie istnieje oficjalne stanowisko Akademii Nauk, że Karpaty Rusyny jest częścią ukraińskiego narodu, etnos. Ale це вони не заперечують, що я там прийду, я виступаю і я видаю книги, як хочу. Щоби ви мали повну картину. Зараз. Було з ваших вітання попередні. Janusz Kwoka. Ja mam dwa świtania obszar historyczny. Pierwsze świtania, jak daleko na Piłnicz sichale Rusyny, może sąd nowe badania, doświadczenia. Chodzi mi przede wszystkim o dyżawu Polszczu. To jest jedno świtanie, a drugie taki krajewid nazwany Serbowie Łużyccy. Świtania do tego krajewidu i do tych ludzi. Czy Mali, czy Majut, to ty ludzie, co się spilnowo z Rusynami w uniaciu historycznym i teperyżnym. Dziękuję. No, jak daleko dosiahne granice, graficzne granice karpackich Rusynów na jużny czas? Na Piwnicz? Na Piwnicz. A, to znaczy tu? Tak. Na Piwnicz. Tak. To relatywno lekko wyznać, bo wy macie tu x, y. Po pierwsze, my mówimy nie pro Dneska. Bo Dneska, na żal, 20. stulecia wszystko było zniszczone w różnych formach. Do Szczecina, Dneska do Szczecina sięgali, bo tam... Dokładnie, tak. Nie, no to jedno emigracja. No. Emigranty tu. I tam na Szczecina, i ty w Legnica. Wy należy do nas, jak w Ameryce, wy tu w Legnica. Ja skoro. No tak, na Czuczynie, i zimcie, wy nawet do Paskomory. Nie, jasno, że znowu my musimy brać informację do pierwszej świtu wojny, bo po tym to nic nie oznacza. Faktycznie mało ludzi, tylko na Lękowinu Dneska 10 tysięcy. Do drugiej świtu wojny. Tak, ale teraz to 10 tysięcy. Tak. A do drugiej świtu wojny, jasno. Tak. To znaczy, te granice nie zmieniły. Вопрос на східній границі, тут то вже спірний вопрос, чи то є Ослава, чи Сопінка і так далі. Але я думаю, що то границя історична, і так я рахую, як частина історична Карпатська Русь, та границя, як була етнографічна, язична, до першої світової або до другої світової. І видите, як я вдруг говорив, історична земля. Я не говорю дійсна земля, я не говорю теперішня земля, я говорю історична земля. Бо ціла Європа має історичні землі, де не є штатні границі, навіть не є адміністративні границі. Так я відповідав. No. A czy wy mam drugie zwiedzanie, czy wędkasz?
Serbo-rzymski. A, serbowy, lużycki. My znamy, że były zjazdki w samym ranym średniowieczu między Chorwatami i Sorbami, którzy żyli na północ Karpat. Chorwaty, najbliższe tu, a jeszcze na wschód od Sanu, trochę wyżej na północ, ale Chorwaty, a potem w Serenini Polski i jeszcze do Tepliczny Niemiecki, tych sobie tam była. Ale w 7 stulecia oni byli klikani i przeważnie oni odeszli do Balkana, jak wszyscy my znamy, za to my tam mamy aj Chorwaty, aj Sorby. I to była resztka, jaki tam żyli. Czy oni mają bezpośrednie, jak by prosił, odnoszenia z karpackimi Rusynami, ja by powiedział nie. Bo już nie bezpośrednie z Chorwatami, jak by tu żyli. I tak ja wiem. To jest moje rozumienie z tego. Ja dopowiem to może do kolegi, tu to wiem. Aha, pardon. Właśnie w tym pierwsze, bo to było akurat w kontekście do liczenia chaosu w zakresie tego, że to było też dwa myśli dane. Jak wy się czujecie na uniwersytetach, tam gdzie macie swoją projekcję czy wymogu? Ja chciałbym powiedzieć tak, że wy, tak jak i my, po tej stronie, do tych, którzy tu żyjemy, my tego samego problemu nie mamy. Bo powiem wam tak powiem kolega, Kolisy nas prezywano Ukraińcy, ale prezywali nas Polacy Ukraińcy. Dneskie Polacy nas nie prezywają Ukraińcy. My z ukraińskiej hordy, dneskie Polacy nas pytają, bo ja jestem przedstawicielką ansambli, bo trochę mam dwa ansambli. Ja wszystkie i już z tym ansamblami po cili pości. Jestem zapraszany do męczyny niemieckiej, kaszubskiej, śląskiej i innych męczyn w tym kraju. I oni się kiszą. Oni się kiszą, żeby w nich na festiwalu. Na tych festiwalu najraz jest zmordowany, bo muszą tłumaczyć, kim my, odkazmy i oni są bardzo tego ciekawi tej historii. I tu się zmieniło duże, tak jak wy powiadacie, wy nie macie problemu na uniwersytetach, my nie mamy problemu tu, bo my znamy, kim my jesteśmy. To problem minął, ale nie minął problem z kim. To też to powiem popędnym. Problem nie minął w samych tych lękach proukraińskich. No. Tych lękach, czyli tak by naszyma pobratynciami, no. Jak zwaty, tak zwaty, oni się nas czepiają i to też to w deskie funguje na internecie, to też to twój kolega, win ma ochotę z nim, może nie ochotę, konieczność dyskutowania, tłumaczenia im, ale w pewnym ich i to ta ich negacja z ladą nas jest tak nicna, że ciężko się do nich przypyty. I powiem tak, my we krzosty, jakby gdy wypowiedzamy się na tych forum, bo to szkoda czasu. Szkoda czasu na tłumaczenia, tak jak powitam. Ja mam 70 ludzi w ansambli i jak ja bym mał każdemu tłumaczyć, co i dlaczego, to mi szkoda czasu, bo ja mam robotę do zrobienia. A to ta robota się prodaje sama, bo przychodzi do mnie zaproszenia z różnych stron, nie wiem z kraju, jak się może wam pochwalić tu w teści, mi Ansa została przyznana nagroda Oskara Kolberga 12 lipca i jak mamy jak lękamy. Dla lęki,
dla Lenki i Hortyzmę i powiem wam tak, jechamy w lipcu do Warszawy, do Zamku Królewskiego po obie narody, ale perspektywy mamy już zapewnione na Światowe Festiwale w przyszłym roku. To kogo my reprezentujemy? Jak dla Lenki? To nie się gadając, co chcą, ale one są ciekawe. Nie są ciekawe, ale to te Lenki proukraińskie, które się nas czepiają w różnych formach, a nas się czepiają, że to te stroje, co wy macie, to nie są wasze. Bo gdyżby to są i ukraińskie. A my wam powiem, korzystamy z dokumentacji zapisanej z oryginału wszystkich tych, które były wydane w tamtych czasach. Dlatego jeszcze raz, my jesteśmy dumni i hordy w deskie, i ho podnosimy do góry i się dekrętujemy. Dziękuję. Len chotil ďakovati, že my tomu človekovi neplatili, že by vien tu prišol, vystúpal v termene, tak ďakujem. To znači absolútno, čo ja čažu. Ale predtým, duže malo, ako tým predtým kazati, ale více skazalo. To znači, že odnošenie, ja nerozumiju, čom vy dumajete furt pro Ukrajincev i tak dále, bo faktično vy pro Ukrajinci nehovorite. Ви говорите і маєте проблеми з своїми ленками, так? А це са не українцями, то са свої ленки, котрі вибрали, вирішили, хочуть мати і українську свідомість, і хочуть бути українцями. Прошу, це ніч злого, якщо вони то так вибирають, то є їх справа. А це кіна справа, вони наступили до другого національності. Їх справа. Проблем, вони на вас кричуть, ну, то ви не знаєте, що ви є і так далі, але вони, то та агітація у них давно втратила, як я сказав. Ми узнали ту швидко політику. Дякую. Я дозволу собі поповіляти, що ще дадам єдне вітання. Пів саме розуміє. Czy te diagnozy, ale bo już konsultowałam się, że i tak z ministerstwa do nas odmówiają, to jak prowadzę te drugą nasze konsultacje, ale chciałam takie pytanie zadać. Widowałam się was, jak kryteria określają karpackie Gruzy. To jest takie osnowne pytanie etniczne i na pierwszym miejscu jest terminy jazyk. Na pierwszym miejscu, jak ważne, najgłowniejsze, to mówili o języku, jazyk. Jak takie, jak i formuła dostąpi. Oto im się widowała, poczułam taką odpowiedź. Wszystko jest meczule, to był wymieniony jazyk. To dalsze, prodążam to dość widania. Kiedy my wysiadowali Zyndanowi na promocji, też dość emocyjnie se powiedzieli, że widania o koniec do Rusynium Karpackich, to znaczy, że nasze sospilnosti się asymilują. Nasze sospilnosti zahybają, lęby w Polsce jest ciężka sytuacja. Cud traktowany, choć statystyki wyszły już to inne, ale nawiązują do języka. Nie kłamy na statystyki, nie mamy, mamy orientację, że coraz mniejsze ludy posunuje lękiewski język w rodzinach, zastępuje go polskim językom, że język zachyba. Statystyki wskazują, że nawet jak rosną deklaracji, że jest 10 tysięcy, tak 12 tysięcy lękiów, to język rytny, jaki one podają, jest już 6 tysięcy, jest 4 tysięcy, to znaczy wielka część lękiów już wysiłuje po lękiwskim. Dlatego kiedy ste powiedzieli, że język, bo są różne narody, jak niekoniecznie się na języku swoich dostomenic osnowują na terytorii, osnowują, nie musiać się formować na języku. Ale nasza wspólnota, i to ste potwierdzili, formowała się na języku. Język był takim, taką główną kryterią, jaka nas formowała. Teper jak zachybać nasz język, powinno. Wasza diagnoza, że mycz nam nemorozy, to diazyk jest uznany za zachorożenie, za rybanie, tak naukowo gdzie go klasyfikuje. Że nam myczne chorozy, jak sospilnosty, że zarybnemy, że nas na długę, no to jak się ma jedna sprawa do drugiej, to znaczy nastąpi redefinicja. Jak możesz to dodać, bo
Pani profesor wspomniała, że język, jak się ma język do tej właśnie narodności i tak dalej. Ostatnio mają taką nagodę się spotkać z taką opinią, że pani z Chomszczyny powiła nas też nazywali Rusynami. A znamy, że na Chomszczynie nie bisidowali po lękiewsku. Więc jak to się ma jedno do drugiego? Gdzie jest to ta granica między Rusyną karpackim a Rusyną? To będzie za chwilę. No, to jest inaczej, bo po prostu tak. Tak. Po pierwsze, sami wiedzieć, że kiedy pierwsze zwiedzanie było, jaki kryterii, czy jakie charakterystyki ja dam karpackim Rusynom, sami nie widzi, że ja mówił głowny i na pewno jedyny jest język. Jest język, jest skinne chrześcijaństwo, jest historyczny pamięć i etnograficzny charakterystyk. To znaczy, że język może być ważny, ale nie jest jeden z innych charakterystyk. I to był kontekst, jak ja kreslował w karty, jak historyczne charakterystyki. Teraz my mamy sytuację, dneska, wielem w Polsce, między Lękami Rusynami, ale też Słowakii, w Ukrainie. W Ukrainie w selach mniejsze, ale w Cetakie i w Zakarpacie. I straty język. A teraz to nie problem, ale trzeba wyznać, akceptować i pomagać tym ludziom, że w budkotwie człowieka może być Karpatu Rusynom bez tego, że rusyński język znaje. To jest już sytuacja, jak istnieje, prawdopodobnie tu w Polsce, ja to nie znam aż tak długo, a na pewno ludzie waszej generacji, czy już druga generacja po wyselenia, czy ludzie wyrosli w polskim otoczeniu, albo stali Polakami, albo nie dumali na rusynstwo, czy lękiwstwo, albo że zaczynaj znać i być godnym lękom, bez tego, że może bisidować po lękiwstwie. I tak to jest absolutna sytuacja w Słowacji. Tak? I teraz w Serbii niż inni. To znaczy, trzeba to przyjmować, możliwość, że my będziemy mieć częściu karpackich Rusynów, którzy nie mówią rusyńskie, ale tym to nie znaczy, że oni nie są pochodzi ich pochodzenia i tak dalej, i tak dalej. My mamy to problem w Ameryce. Nikto, że żadnych Karpatów Rusyn w Ameryce mówi rusyński. Lemki nowo przybyli, tak w ostatnich 20 roku. Starsze generacje? Nikto. Ale to nie znaczy, że ludzie tam nie są, którzy są gordi, reklamują i tak dalej. My jesteśmy Karpatów Rusyn. To jest mogę powiedzieć, nowa norma. Trzeba pro to rachować. Teraz, ktoś mówił pro tak. Rusy i Karpacki. Tak, dziękuję. Ja czekam na to zwiedzanie od samego początku. Ja spróbował powtórzyć nie raz tu w wystąpieniu, ja kosnuję etnonim Karpato Rusy. Nie Rusyn. Bo kiedy mówi Lem Rusyn, to nic faktycznie nie znaczy i już to odkrywa teorię, jaki jest
dużo lepiej to zniszczyć, i że każdy Rusin jest lem stary etnonim dla moderny termin Ukrainiec, tak? Ale to jasno by to, każdy historyk znaje, że to nieprawda, za to, że Białorusini to też Rusini i Ukraińcy to znaczy, to nie lem Ukraińcy. Ale tak jak ja, na żal, ja nie mam małą broszurkę, ale ja mam małą książkę, jak ja pisał, wydany po ukraińsku, w Ukrainie, i się nazywa Każdy Karpato-Rusin jest Rusin. Ale nie każdy Rusin jest Karpato-Rusin. To znaczy, nie zabuwajcie, kiedy wy będziecie osnowywać wasz etnonim, Lemko Rusini, Lemko Karpato Rusini i Karpato Rusini nie zmienia. Bo to są inni ludzie, jaki mogą oholosić Rusinami. Nie nawet je jakiś ruch w Moldawii, gdzie ci starzy rusofili chcą pokazać, że tam w Moldawii są Rusini. Tak. I Kiczut, a ja nie wierzę, to są moldawskie Rusini, to nie karpackie Rusini. My są karpackie Rusini. I to, co jest ważne, znowu, to nie jest wydumy. My mamy historyczną tradycję, dawna tradycja. I my znamy, gdzie te granice. Bo te granice nie pobudowane magoci. Tak? Faktycznie wy lemki to zrobili. Może na was dawać. Wasze lemki po drugiej światowej, a po pierwszej światowej, jak ja сказал. Карпатські Руси, дякую пане. Я чекав, то послідне звідання. Дякую. Значить так, я зараз смотрю на годину, є 15 по 6, пів само починаємо другу стрічу. Як не є більше звідань, а може будуть звідання в кулуарах, але думав, що можемо на тот етап закінчити. Пан професор не повідає, що останній раз у нас, можу повісти, що саме подавав лев. Czuję się dobry, przyjmowany przez nas. Ja dziękuję wszystkim, którzy przyszli i chcieli wziąć udział w dyskusji, chcieli przysłuchać się, jak książki kupili, to dziś jest ważne. Jak kupili, znaczy będą czytać. W związku z czym mamy, żeby tak powiedzieć, w naszym stryczu zapadamy z uspichą. Pił Semoj zapraszam na ważne konsultacje są spilne związane z wyszacaniem lepszyńskiej kultury na ministerialną listę kulturowego dziedzictwa naszej dzierżawy. To będzie krok integracji z Rusynami po południowej stronie Karpat, bo takie mamy plany, żeby wpisać nasz język i naszą kulturę na listę UNESCO i europejską, bo my musimy chronić naszą kulturę za to, że ja jednak wyrzut na kilku się nam ona asymiluje za wybrany. To jest od naszych i Jana, od nas to zależy. Dziękuję bardzo, że chciałam panu profesorowi. Ja mam kilka pytań. Jeszcze pan Łanio Kosowski, ostatnie świtanie. No mamy też 15 minut. No ja ich ołaszam to jako pererwu, bo Hosnuje się w takich pismach nomenklatury ruski język. Często się hosnuje w literaturze, w książkach, że posługujemy się ruskim językiem. Ruski, szczególnie w starych pismach. Czy ten ruski język to jest odpowiednia forma w tej chwili aktualnej? Czy rusyński język my powinny używać? Dobry poprosz, żebyśmy nie potiali długo, dużo krótko. W 76 roku i 77 roku ja wydał dwa warianty rozmowy, jakie nie istniały. Nazywały się Bisidujmy po rusku i Hovorme po rusku. To znaczy, klasyczna forma, nasi ludzie mówili, że my, co my jest, myśmy rusko. Myśmy rusko. My bisidujemy po rusku. To absolutno, to tak to było.
A i do końca najmniejsi ludzie nie hosnował etnonim Rusyn, ale hosnował etnonim Rusnak. Tak? I to jedyna, tak, ja hordy, że my są Rusnacy. Okej, ale w porządku. Ale, i w Jugosławii klasyczna diaspora trzymają tradycję, a oni do dneska, oni każą, że besedujemy po ruski, tak? Ale my musimy, tak, a my Rusnacy besedujemy po ruski. My musimy, ale brati do uwagi, jak nasi sąsiedzi by powiedzieli, dziesni z dneska. Bo była dyskusja między innym, kiedy stworzyli Rusyński Instytut w Priaszowie. Jak to będzie nazywać? Ja mam spór, kiedy my mówili pro nazwę etnonim. Tak, my Rusko, my Karpatu Rusyny, ale my mówimy po rusku. Ale oni wyrzeszyli, żeby odstranić i nie robić balamuta pro świtu, kiedy my powiemy, że my ruski, my znamy, co to jest, a inni będą nas napisać Rosjanami. Bo u was polski język nie jest zle. Wy macie i Rusyni, i Rosjany. Ale to nie istnieje ani w czeskich, ani w... To znaczy, my spróbowali odryzniati to myśmy. Ale tradycyjnie myśmy Rusnacy, a my besedujemy po rusku. Okej, ale jakie są konsekwencje tego, że użyte zostało ruskie, besedujemy po ruskie, czy my ruskie? Jakie są konsekwencje tego? Nawet prezydent polski oficjalnie na przedmowach do ludy powiedział, walczmy z ruskimi. Mał na dumci z Rosjanami, ale powiem, walczmy z ruskimi. No. Więc z kim będę walczył? Z Ukraińcami, z Karpatorusynami, czy z Lenkami? Do kogo on to skazał? I to mnie obraziło to słowo, że więc powiem, walczmy z ruskimi. Ale nie profesor to powie, także... No ale konsekwencji... Ale konsekwencji takiego nazywania. Konsekwencji używania słowa ruskiej jazdy. Czy proponujemy, żeby to tu wyeliminować, żeby nie było tego typu kłopotów? Przynajmniej w czasie mowy, żeby było rosyjski język. No, ale mamy historyczne tradycje, my ich znamy, a one są, no tak się bije, liczne są nazwy, Lachy, Polaky, Mazury i no to dziwne, tak, się tam mniejsza mija. I rozumiemy, natomiast powitam, tak, są liczne tradycje, zostały pojasne. Okej, okay. Dziękujemy. Słuchajcie, nie idźcie, was proszę o stan na konsultacji. No, bo to ważne jest, żeby nas pan było, w Urali się mobilizują, w podziach, w grupach, na tej konsultacji.